Mamy do czynienia z przyspieszeniem w transformacji geopolitycznej w skali globalnej. Zachód, wspólnota demokratyczna zjednoczyła się w pomocy Ukrainie i w oporze wobec rosyjskiego agresora i rosyjskiej dominacji w regionie Rosji, w regionie Azji i Europy. To ma ogromne konsekwencje. To także oznacza, że zjednoczona i skuteczna wspólnota państw demokratycznych, taka, która potrafi odciąć od światowego obiegu finansowego, od światowego obiegu gospodarczego i światowego obiegu społecznego, politycznego, wielkie mocarstwo, jakim mieni się być Rosja, ta wspólnota jest także w stanie w sposób skoordynowany, skonsolidowany konkurować z wielkim rosnącym hegemonem, jakim mieni się być Chińska Republika Ludowa. To jest sytuacja bez precedensu i widać, że nie tylko Rosjanie, zwłaszcza i elity władzy w Rosji mają poważne powody, by sądzić, że ich kres nadchodzi, ale także Chińczycy mają prawo oczekiwać, że wobec ewentualnych agresywnych działań wobec Tajwanu czy innych, czy sąsiadów Chin, czy także wewnętrznych wobec mniejszości religijnych czy narodowych, wobec Tybetu, społeczność międzynarodowa będzie bardziej skonsolidowana i bardziej jednomyślna. To jest niezwykła przemiana. Niezwykła przemiana, która jest wewnętrzną przemianą w społeczności demokratycznych państw świata.